A jednak Marek Saganowski nie będzie dłużej trenerem Motoru Lublin. Informowaliśmy ostatnio, że na 99% pozostanie ten trener na stanowisku, a dzisiaj spadła z klubu taka informacja oficjalna, że kontrakt, który upływa 30 czerwca, nie zostanie z trenerem przedłużony. Zatem kończy się przygoda Saganowskiego w Lublinie. Jak ten sezon wyglądał pod kątem Motoru Lublin? O tym już wielokrotnie rozmawialiśmy na drugoligowcu, a teraz postaram się to w telegraficznym skrócie opowiedzieć. Zacznijmy może od plusów. Motor miał serię dobrych występów, miał serię zwycięstw. 8 razy udało się Lublinianom wygrywać i tracili bardzo mało bramek. Szczelna defensywa, bardzo dobra gra Sebastiana Madejskiego. Drugie miejsce egzekwo z Chojniczanką, jeżeli chodzi o stracone bramki w całym sezonie Winner drugiej ligi. To na pewno rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i za które na pewno warto propsować trenera i zespół Motoru. Do małych plusów należy doliczyć formę strzelecką Michała Fidziukiewicza, szczególnie pierwsza runda bardzo udana w wykonaniu popularnego Fidzia, został królem strzelców, jak również przesunięcie na bok obrony Filipa Wójcika, który bardzo dobrze wyglądał właśnie w przeciągu całego sezonu na tej nowej dla siebie pozycji. To z pewnością małe sukcesy trenera Saganowskiego. Przechodząc do minusów, no ich jest już znacznie więcej. Przede wszystkim brak awansu. To jest cel, który przyświecał Motorowi przed tym sezonem. Warunki wydawały się być spełnione. Dobra kadra, pieniądze, kibice, piękny stadion. Atmosfera wokół klubu na początku, myślę, też bardzo dobra. No i wszyscy oczekiwali tutaj, że Motor ten sezon będzie miał, że go zdominuje, chociażby jak Stal Rzeszów, że tutaj będzie przynajmniej w top 2 i zagwarantuje sobie bezpośredni awans. A skończyło się na miejscu 5, miejscu barażowym. No i jak to finalnie wyglądało, każdy doskonale wie. Drugi najważniejszy minus wydaje się, no to styl, a w zasadzie jego brak. Często Motor w meczach u siebie, kiedy powinien demolować, dominować rywala, no to kolokwialnie mówiąc męczył bułę i tego stylu po prostu nie było widać. Nie było widać też wypracowanych, dobrych, stałych fragmentów gry, o czym często mówili kibice. No myślę, że taki klub z takim potencjałem po prostu musi mieć jakąś wizję na grę. Trener musi tutaj inaczej trochę poprowadzić zespół, te schematy jakieś futbolowe powinny być widoczne, chociażby jak w Stali Rzeszów, kiedy teoretycznie każdy wie, co Stal gra, a i tak pokonują rywali tymi schematami stalowcy. Tak tutaj właśnie tego zabrakło. Motor grał często właśnie tak ciężko, tak przewidywalnie, no i to na pewno nie jest plus kadencji trenera. I na szybko ostatni minus, czyli ta wypowiedź słynna w wywiadzie, kiedy to Marek Saganowski stwierdził, że balonik w Lublinie jest za bardzo napompowany. No nie spodobało się to kibicom, każdy z nich ma inne zdanie, no i wydaje się, że takimi wypowiedziami trener nie zaskarbił sobie sympatii trybun. Co teraz? Kogo chcieliby zobaczyć kibice Motoru Lublin na ławce trenerskiej swojego klubu? Najczęściej pojawia się nazwisko Kamila Kieresia. Jest to oczywiście trener bardzo dobrze znany na Lubelszczyźnie. Jest to trener, który gwarantuje awanse, jak chociażby z Górnikiem Łęczna. No, czy to będzie nazwisko w zasięgu Motoru i czy ten trener sam zdecydowałby się na zejście ponownie do drugiej ligi i spróbowanie budowania kolejnego zespołu? Czy tak się stanie? Z tego, co udało mi się dowiedzieć, wcale to nie będzie takie proste. Trener Kieresz ma na razie dosyć futbolu, poza tym jakieś problemy osobiste, więc wydaje się, że na ten moment temat trenera Kieresia odpada. Również pojawia się nazwisko trenera Banasika, czyli byłego trenera Radomiaka, jako tego następcę Marka Saganowskiego. Zobaczymy, czy tak będzie. Z pewnością jest to ciekawe nazwisko. On poprowadził Radomiaka do ekstraklasy, no i budował przez lata ten zespół, więc myślę, że jak najbardziej takie nazwisko może być brane pod uwagę, ewentualnie czy taki trener chciałby zejść teraz na trzeci szczebel rozgrywkowy w Polsce. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, kogo wy byście widzieli jako nowego trenera Motoru. Oczywiście pozdrawiam patronów, którzy nas wspierają na drugoligowcu. Zapraszam na kanał, zapraszam na fanpage. A teraz niespodzianka, bowiem prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędziemy rozmowę z Markiem Saganowskim. Miejmy nadzieję, że to wszystko się uda, że to wszystko wypali. No i zapraszam Was w komentarzach do zadawania pytań
trenerowi. Najciekawsze wybierzemy i zacytujemy. Także myślę, że tutaj jest dobra okazja, żeby zapytać o coś byłego już trenera Motoru Lublin.